Piątek, 5 lipca, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie, dziś w programie. Co dalej w sprawie budowy drogi ekspresowej S12? W informacjach także pokażemy, jak powstaje nowa szansa. Będzie także o wakacjach w zamku. Budowa S12 powraca. Dalej spędza sen z powiek mieszkańców ziemi piotrkowskiej i sulejowskiej. Powstała nawet grupa inicjatywna S12 Natychmiast, która w krótkim czasie zebrała 20 tysięcy podpisów. W działania S12 Natychmiast czynnie włączył się poseł Grzegorz Lorek, który w środę zorganizował spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. O efektach tych rozmów wspólnie informowali dziś dziennikarzy podczas konferencji prasowej inicjatorzy S12 Natychmiast i poseł Grzegorz Lorek. Nazywana jest drogą śmierci. Nie ma tygodnia, żeby nie zdarzył się tu jakiś wypadek czy kolizja. Do tego każde takie zdarzenie powoduje poważne korki na trasie Piotrków-Sulejów. Zdarza się, że droga zostaje zablokowana nawet na kilka godzin. Mowa o Krajowej 12 na odcinku Piotrków-Sulejów. Tu często śmierć zagląda w oczy, mówią ci, którzy mieszkają w sąsiedztwie Krajowej 12. Główny powód to śmierć na tej drodze, śmierć, korki ciągłe, to tam się żyć nie da. Ja mieszkam 2 metry od tej drogi. Nieraz jest tak, że wychodzę przed dom, jest przejście dla pieszych przy przedszkolu, z górki wyskakuje tir, który wciska klakson, wyprzedza wszystkich na przejściu, którzy stanęli, samochody stanęły osobowe, przepuszczają pieszego, a on klakson i leci dalej. Tak to wygląda u nas, także śmierci niestety... Każdy tam patrzy w oczy często dosyć. Budowa drogi ekspresowej S12 to sprawa pilna, szczególnie dla mieszkańców Sulejowa i okolic. W krótkim czasie udało się zebrać 20 tysięcy podpisów w tej sprawie. Zebraliśmy 20 tysięcy podpisów. To jest na gminę, która ma 15 700 mieszkańców, bardzo dużo. Ale zbierali też dla nas na przykład tacy panowie jak 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, jak mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, jak Ostrowca. Bardzo, bardzo dużo, praktycznie z całej centralnej Polski mieliśmy podpisy. Z tymi podpisami inicjatorzy akcji S12 Natychmiast z posłem Grzegorzem Lorkiem pojechali do premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i okazało się owocne. Padły również obietnice. Obiecał, że po pierwsze ze swojej strony, kiedy będzie temat budowy S12, budowy dróg autostradowych na Radzie Ministrów, będzie wnioskował o wpisaniu to do programu na lata 2021-2025, realizację tego zadania. Dwa, zorientuje się, jak wygląda sytuacja związana z programem budowy mostów, czy z odrębnego programu, kiedy oczywiście musi być decyzja środowiskowa ważna. Nie dałoby się wybudować mostów. Ja wiem, że co niektórzy mówią, że mosty to nic. Mosty są bardzo drogie w tym przedsięwzięciu. Mówimy o jednym dużym, jednym małym moście, a ten duży jest profesjonalnym mostem generującym bardzo poważne nakłady. Premier obiecał zająć się także budową węzła w Rokrzycach, który został pominięty w planach obecnej przebudowy A1. Sprawa jest o tyle ważna, że jeśli nie będzie on ujęty w planach i nie powstanie teraz, to kolejna ingerencja w A1 i wybudowanie węzła musi czekać 11 lat. Problemów jest wiele, a spotkanie z premierem Morawieckim to nie jedyne spotkanie w sprawie budowy ekspresowej S12. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z panem dyrektorem Perkiem. Rozmawialiśmy o 2 skargach do decyzji środowiskowej, która została obecnie wydana. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową lokalizującą przebieg tej autostrady, mówiącym o oddziaływaniu na środowisko. 2 podmioty złożyły odwołanie, w tym 1 podmiot ekologiczny. Pan dyrektor poinformował mnie, że w trakcie procedowania decyzji środowiskowej te sprawy były już rozpoznawane. Póki co nie ma obaw, że to wstrzyma budowę S12 na bardzo długo. Jednak bez prawomocnej decyzji środowiskowej nie da się rozpocząć budowy. Czy uda się rozpocząć inwestycje około 2022 lub 2023 roku? Póki co trzeba czekać, ale nie z założonymi rękami. Jak zapowiedzieli inicjatorzy akcji S12 Natychmiast, blokad drogi na razie nie będzie, ale będą happeningi. 17 lipca w Warszawie ma się odbyć spotkanie zespołu parlamentarnego do sprawy S12.
będziemy mogli naprawdę... Do tematu S12 z pewnością jeszcze nie raz wrócimy w informacjach piotrkowskich. Mediateka, czyli nowoczesna biblioteka wybudowana na placu po franciszkańskim w Piotrkowie, funkcjonuje od 3 tygodni. Jeszcze w trakcie budowy pojawiły się uwagi i prośby, szczególnie od osób starszych, aby koło mediateki przejeżdżał autobus komunikacji miejskiej. Od miesiąca ulicą Marii Skłodowskiej-Curie kursuje 1. Taki znak oznacza przystanek autobusowy. Od wczoraj przystanek autobusu MZK znajduje się tuż przed budynkiem mediateki. Dzięki niewielkiej modernizacji trasy autobusu linii numer 1 jest dojazd do nowej biblioteki komunikacją miejską. Jest. Jeszcze przed otwarciem uruchomiliśmy linię 1, która nie jedzie przez ulicę Wyzwolenia, tylko wcześniej skręca w Curie Skłodowskiej. Nie możemy na dzień dzisiejszy zapewnić więcej tras, żeby skierować mediatekę, ponieważ bardzo mamy skomplikowany układ komunikacyjny. W tym układzie, który mamy, bieżący układ komunikacyjny, po prostu nie ma możliwości, żeby jakąś MZ-kę, mimo próśb mieszkańców, żeby jakoś inaczej zmienić jej kierunek. Zmiana rozkładu nastąpi dopiero od nowego roku, zatem na razie do mediateki można dojechać tylko 1. Za to niemalże pod same drzwi. Przystanek pierwotnie usytuowany był nieco dalej, za ulicą Zamkową. Jednak obecne miejsce okazało się i bezpieczniejsze, i dogodniejsze, szczególnie dla osób starszych, więc przystanek wczoraj rano przeniesiono. 1 kursująca na trasie Szydłów-Lotnisko ulicami Wojska Polskiego, POW, Słowackiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Kopernika, 3 Maja i Roosevelta w godzinach pracy mediateki, czyli między godziną 8 a 20, wykonuje 11 kursów. Piotrków Trybunalski, ulica Wolborska 89, taki będzie adres nowej siedziby Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Szansa. Prace budowlane trwają od 4 lat. Koniec inwestycji zaplanowano na jesień tego roku. Na budowie była Elżbieta Jarszak. Przed wejściem głównym jeszcze pryzma piasku i budowlany nieład. Ale z boku już widać elewację. Od strony wewnętrznego podwórka gotowe są już nawet kolorowe tynki. Trwają prace elewacyjne związane z nakładaniem faktury już zewnętrznej, czyli kolory. Stan prac już jest zaawansowany generalnie w gdzieś 70% i trwają roboty wewnętrzne, bo głównie nasz etap robót się skupia na robotach wewnętrznych. Mamy już wykonane praktycznie w 90% tynki wewnętrzne. Zrobione są wylewki na posadzkach, na parterze będą przygotowane na kondygnacji pierwszego piętra. Mamy wykonane wszystkie instalacje sanitarne związane z ogrzewaniem podłogowym, rozprowadzane wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej. Obecnie realizowane są już sufity podwieszane i na bieżąco instalacje, które będą później montowane w tych sufitach. Budynek, w którym znajdą miejsce sale do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, specjalistyczne poradnie, przedszkole terapeutyczne i część edukacyjna dla dzieci z upośledzeniami, ma powierzchnię 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Z uwagi na specyfikę użytkowania, gdzie wewnątrz prowadzone będą liczne terapie i rehabilitacja dzieci z zaburzeniami, konieczne było zastosowanie nowoczesnych technologii i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie posiadał już nowoczesne wyposażenie. Będzie w każdym pomieszczeniu instalacja wentylacji mechanicznej. Część pomieszczeń jest klimatyzowanych, więc na pewno użytkownik będzie tutaj miał komfortowe warunki użytkowania. W większości pomieszczeń, z racji tego, że będą tu osoby niepełnosprawne, pozbawione są jakichś barier architektonicznych. Będzie zastosowane ogrzewanie podłogowe i całość budynku ogrzewamy z kotłowni gazowej, czyli też będą jakieś generowało to niższe koszty związane z funkcjonowaniem później. W budynku znajdzie się też mieszkanie treningowe przeznaczone dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Budowa trwa od 4 lat. Czy przez ten czas pojawiły się jakieś problemy? A problemów nie było. Wszystko przebiega zgodnie z zakłożonym harmonogramem. I z planem. I z planem, tak. Termin przeprowadzenia się oczywiście będzie spełniony. Czyli do kiedy budowa potrwa?
praktycznie koniec września, początek października. Tak, to są założenia wynikające z naszej umowy z inwestorem i termin umowny to jest koniec października. Także szefowa Szansy jest zadowolona z postępu prac. I tak naprawdę mogę ze szczęściem na ustach powiedzieć, że to jest etap końcowy budowy, czyli zbliżamy się do tego etapu wykończenia. Mhm. Widzieliśmy i z zewnątrz, i trochę podglądaliśmy w środku, jak to wygląda. Jak pani ocenia stan prac? To znaczy prace postępują tak naprawdę zgodnie z harmonogramem, bo nawet w poniedziałek mieliśmy taką naradę i sprawdzaliśmy postępy, czy jest zgodny z harmonogramem i praktycznie mieści się w harmonogramie. Czy jest szansa, żeby Szansa zaistniała w tym budynku jeszcze w tym roku? To znaczy termin jest oddania budynku i tutaj tych wszystkich prac zewnętrznych na 31 października. 2 miesiące dajemy sobie na odbiór budynku, bo tak to zazwyczaj bywa. No i myślimy, że już od 1 stycznia powinniśmy zacząć działalność już tutaj na Wolborskiej. Jedynym problemem, który spędza sen z powiek, jest brak środków i ciągłe poszukiwanie sponsorów. Koszt inwestycji to 12 milionów złotych. Szansie brakuje jeszcze 1 200 000 złotych. Wakacje na zamku brzmi jak tytuł ciekawej książki. Tak letni czas można spędzić w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowskie Muzeum zaprasza na warsztaty i zwiedzanie w ramach projektu Na Tronie i w Koronie. Dziś od rana Piotrkowski Zamek odwiedzały dzieci. Na początek zwiedzanie, ale nie takie zwyczajne, pełne mrożących krew w żyłach opowieści oraz anegdotek o królach i królowych. Nie zabrakło także zagadek tajemniczej szafy. Takie atrakcje odbywają się w ramach projektu Na Tronie i w Koronie, obejmującego bezpłatne zwiedzanie i warsztaty plastyczne w muzeum. Zajęcia te polegają najpierw na takim aktywnym zwiedzaniu, są zagadki, są dla dzieci takie troszeczkę opowiadania o królach i historii Piotrkowa, połączone z tym różnego rodzaju takimi właśnie zagadkowymi formami. Każda z grup ogląda aktualne wystawy i rozwiązuje zagadki. Po takim historycznym spacerze na dzieci czeka jeszcze jedna atrakcja. Tu można puścić wodze fantazji i wykonać własną koronę. Pomysłów na jej wykonanie było co niemiara. Moja korona będzie ozdobiona w minki. Wesołe minki? Mhm. Tutaj będzie moje imię Ania, a tutaj będą takie kryształki w odpowiedniej kolejności. Będziesz królową Anią? Tak. Dziś Piotrkowski Zamek odwiedziło prawie 300 dzieci. Bezpłatne zwiedzanie i warsztaty plastyczne potrwają do sierpnia. Pieniądze na projekt muzeum pozyskało ze środków Narodowego Centrum Kultury. Wesoło, interesująco i kolorowo, jednym słowem, na letnim festynie. Wzorem lat ubiegłych wakacyjne czwartkowe popołudnia to letnie festyny. Pierwszy miał miejsce wczoraj. Czwartkowe wakacyjne festyny znane są w Piotrkowie od kilkunastu lat. Tutaj można spróbować swoich sił w zabawach zręcznościowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i na przykład poskakać na dmuchańcach, a zabawa łączy pokolenia. Mikołaju, widziałam, że ty startowałeś. Tak. Jak było w tej dyscyplinie? Opowiedz. Fajnie. Ale co robiłeś? Tak przez piłeczką, przez pachołki. A, turlałeś piłkę? Tak. No jaki miałeś wynik? Nie pamiętam. Dopiero będą wyniki. Będą wyniki. Może wygrał, co? Widzę, że wy jesteście w tandemie. No w tandemie, tak. Czyli babcia i wnuczek. Wnuczek i babcia, tak. Wakacje się zaczęły, więc babcia ma z wnuczkiem okazję przyjść. Ale widziałam, że babcia też ćwiczyła. Babcia z zadyszką. No ale ważne, że ćwiczyła. Ale już nie ta forma. Fajnie, Mikołaju, że babcia ćwiczyła. Fajnie. Jesteś dumny z babci? Tak. Oprócz gier i zabaw sportowych można było wczoraj odkryć inne talenty. Na przykład wokalne. Na pewno mam rację. Wakacje znowu są.
Miejski Ośrodek Kultury zachęcał też do tworzenia dzieł sztuki kredkami na kartonie. Tutaj też, podobnie jak na stoisku Biblioteki Miejskiej, dzieci za pomocą czarodziejskiej różdżki w postaci pędzelka zmieniały wygląd. Można było też spróbować sił w malowaniu i dekoratorstwie. Na stoisku muzeum z wielką pieczołowitością powstawały dekorowane perełkami portrety króla i królowej. Na dziecięcych buziach pojawiały się nie tylko uśmiechy, ale również kwiaty, zwierzątka czy superbohaterowie. Sama wybierałaś? Tak. A lubisz taki niebieski kolor? Tak. A ty też sama wybierałaś, czy pani ci wybrała? Ja sama wybierałam. A widziałaś się, jak jesteś umalowana? Tak. Podoba ci się? Tak. A tutaj mamy takiego bohatera. Kim ty jesteś? Batman. Batman, czyli co to znaczy? Że to jest super bohater. To jest chyba taki człowiek nietoperz, tak? Znasz takie filmy o Batmanie? A dlaczego akurat wybrałeś takie malowidło? No bo lubię superbohaterów. Na przykład jakich? Batmana, Avengersów. Pani Natalio, przyszła pani tutaj z dziećmi, widzę. Tak, z trzema córkami. Ojej, i co one teraz robią? Jedna już ma buzię umalowaną, druga jest malowana, no a trzecia ogląda sobie wszystko. Wiedziała pani o tym, że jest tutaj taka impreza? Tak, z ogłoszenia, z plakatów. To fajnie, czy nie? No bardzo fajnie, tak. Bardzo dobrze, że jest organizowane dla dzieci. Takie festyny są właśnie, atrakcje. A dlaczego tutaj przyszliście dzisiaj? Bo babcia nam pozwoliła i babcia nas zabrała. Wiedzieliście, że taki festyn jest? Tak. Widzieliśmy dlatego, że jest reklama, plakat po prostu i żeśmy przeczytały, tak? I babcia zebrała dzieci i przyszła. Dziewczyny, przyszłyście na festyn? No. Tak. Babcia z wnuczką, tak? Babcia z wnuczką, która... Jak masz na imię? Helenka. Skąd przyjechała? Z Warszawy. O, z Warszawy, Helenka. A kim ty jesteś dzisiaj? Kotkiem. Kotkiem. Chciałaś takiego kotka? Mam w domu. Mam w domu. Nazywa się Miki. Podobny jest trochę do ciebie teraz? Tak. Niespodziankę na czwartkowy festyn przygotowali też strażacy. Pod ich czujnym okiem można było spróbować trafić wodą z sikawki do celu. Jak widać, dla niektórych było to niezwykłe wyzwanie. A kolejny festyn za tydzień na Stadionie Miejskim Konkordia. Przypominamy, że jutro i w niedzielę na piotrkowskim lotnisku Flyfest, czyli piknik lotniczy, a dla aktywnych rajd Grand Prix amatorów na szosie rowerem przez Polskę. Początek o godzinie 11 pod halą Relax na ulicy Batorego. Za chwilę magazyn Verbum, po którym powtórkowy odcinek programu Piotrków, którego nie znacie dziś, spacer po historycznych piotrkowskich hotelach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju,
wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. I mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. W Ewangelii na 14 niedzielę zwykłą słyszymy słowa Chrystusa, który mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jakże mało tych, którzy odpowiadają na Boże wezwanie: pójdź za mną. Coraz mniej alumnów w seminariach duchownych, coraz mniej kandydatów do zakonu, czy to w męskich, czy żeńskich zgromadzeniach. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby kryzys dotknął Pana Boga? Przecież Pan Bóg jest odporny na kryzys. Tak jak niegdyś, tak i teraz woła. To młodzi ludzie przeżywają kryzys tożsamości. Nie za bardzo wiedzą, czego chcą. A gdy nawet słyszą słowa Jezusa Chrystusa: pójdź za mną, nie wiedzą, co z tymi słowami zrobić. Módlmy się zatem, aby nie brakło robotników w winnicy Pańskiej, aby młodzi ludzie nie bali się odpowiedzieć na głos dobrego Boga, który zaprasza ich do swojej służby. A druga myśl, która zawarta jest w dzisiejszej Ewangelii, mówi nam o pokoju Chrystusowym. To Chrystus mówi do swoich uczniów, których posyła: jeżeli gdzie wejdziecie, do jakiegokolwiek domu, by głosić dobrą nowinę, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spoczcie na nim. Jakże dzisiaj, właśnie w tym świecie pełnym chaosu, pełnym nerwówki, pełnym niezgody, pełnym kłamstwa, potrzeba pokoju. Potrzeba pokoju na świecie, potrzeba pokoju w naszym kraju, potrzeba pokoju w rodzinie, w końcu potrzeba pokoju w naszym sercu. Bo jakże dać, kiedy się nie ma? Z próżnego Salomon nie naleje. Dlatego zatroszmy się o ten pokój w naszym sercu, a wtedy pokój Pański będzie i w domu, w rodzinie, w Państwie. Kłaniamy się Państwu, Leszek Józefacki, Izydor Moczkowski i ja, Stanisław Piotr Gajda.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego nieustającego cyklu Piotrków, którego nie znacie. Mówię nieustającego, ponieważ historia Piotrkowa jest pełna tylu ciekawostek, tylu informacji, że no nie sposób wszystkich objąć. A dzisiaj no często wracamy na rynek Starego Miasta, na rynek trybunalski, ponieważ historia tych kamienic otaczających jest bardzo interesująca i warto. Dzisiaj chcielibyśmy poświęcić uwagę jednej z kamienic, to jest rynek trybunalski 2. W związku z Państwa pytaniami. W związku z pytaniami, bo Państwo też pytają czasem o jak tym, to żebyśmy było? Powiedzieli jak więcej o hotelu litewskim, tak. Na przykład, jak ten hotel, jak się mieścił, jak funkcjonował. No właśnie, tej kamienicy dzisiaj cały odcinek chcemy poświęcić. Tutaj mieścił się hotel litewski, przede wszystkim z tego ta kamienica jest słynna, ale również na dole restauracje, na rogu, gdzie też przejdziemy, no delikatesy pierwsze, a na drugim piętrze sala teatralna na 200 osób. Bardzo ciekawa. W samym rynku, proszę Państwa. No. To może zaczniemy od czego? Od podstaw, jak to wyglądało kiedyś. Wrócimy się do początku XVIII wieku, rok 786, wybucha w Piotrkowie wielki pożar. Płoną kamienice, płonie rynek i zrujnowane dwie kamienice Maszkowskiego i Najmanowicza są połączone i kupiec Michalecki buduje piękny budynek z dwóch kamienic połączonych razem. Na dole jest restauracja, która nie miała na początku nazwy, bo na początku XVIII do XIX wieku mówiło się, że restauracja Szymańskiego, Kurasiewicza, no tak, po nazwisku Gletkiera, nie było nazw restauracji. No, i była na dole restauracja dla gości hotelowych. Na pierwszym piętrze był hotel litewski, przypominamy czasy guberni. Natomiast na drugim piętrze była sala teatralna. Gdyż przypomnijmy króciutko, że na początku spektakle teatralne odbywały się w sali Rosenbergowej, potem po zamknięciu Franciszkanów w refektarzu Franciszkanów, potem tutaj do 869 roku, gdzie bracia z panowie przyjechali, tak. I budowali salę teatralną na ulicy Wojska Polskiego 41, Piłsudskiego, Moskiewskiej 41 i tam już była prawdziwa sala teatralna. Tu była maleńka sala teatralna na około 150 do 200 osób, ale tu odbywały się spektakle trup teatralnych przyjezdnych na drugim piętrze. Trzeba powiedzieć, że Piotrków położony centralnie, przez Piotrków przejeżdżało bardzo dużo właśnie tego typu grup teatralnych, tak. które zmierzały albo do Krakowa, albo do Łodzi, tak. Czy do Radomia, w związku z tym często zaglądali tutaj, mając hotel, mieli zakwaterowanie, a na drugim piętrze salę teatralną, gdzie mogli wystawiać spektakle. Państwo często nas pytacie, jak to było z tymi restauracjami. Czy restauracja Krystal, czy restauracja Astoria, czy restauracja Szymańskiego, bo co jakiś artykuł jest napisany o restauracjach, to są inne nazwy. Otóż, proszę Państwa, tak jak powiedzieliśmy na początku, sale nie miały nazw, natomiast już w gazetach w 1914 roku mówi się o restauracji Kurasiewicza przy hotelu litewskim, 22 nowym zarządcą zostaje Gletkier. W 25 po generalnym remoncie sali restauracyjnej powstaje restauracja Astoria. W 1929 kolejny remont i szefem restauracji nowej zostaje pan Szymański. Mówiło się, że idzie się do restauracji Szymańskiego albo do restauracji Krystal. To wszystkie te restauracje miały i mieściły się tutaj. I Krystal, i Astoria, i restauracja Szymańskiego, i Gletkiero, i Kurasiewicza, to mieściły się w tym budynku. A teraz chcemy poprosić Państwa na róg tego budynku, by opowiedzieć coś o lokalu narożnym, który od początku był wynajmowany na sklepy delikatesowe, ale nie tylko. Poprosimy na ulicę Sieradzką 2, na róg tej narożnej kamienicy hotelu litewskiego. No i teraz znajdujemy się w wejściu do księgarni, która tutaj jest
O ile pamiętam, no nie powiem ile lat, ale jak sięgam pamięcią, to ta księgarnia tutaj była. Natomiast kiedyś tutaj również mieściły się lokale no, handlowe. Bardzo ciekawe. Naprawdę można powiedzieć, że przez wiele lat tutaj piotrkowianie zaopatrywali się w artykuły kolonialne, jak się to kiedyś nazywało. Czyli można powiedzieć delikatesy. Delikatesy, no? Tak. Ta nazwa później była. Na początku nazywało się to handel win i towarów kolonialnych Zaleskiego. Pokażemy państwu. Czyli jak rozumiem, tam piwniczki były z Była piwniczka z szyją, po której szyja, proszę państwa, to się nazywało w okienko do piwnicy ze skośną podłogą, gdzie turgano beczki węgierskich dobrych win, maślaczy, reńskich win w beczkach, w antałkach do piwnicy, a potem były konfekcjonowane. 884 rok, handel win i towarów kolonialnych Zaleskiego. Zaleski to znane nazwisko, rodzina tutaj mieszczańska. Po opuszczeniu tego lokalu tworzył swój lokal, restaurację na krzywdzie, o której mówiliśmy. Tak. 886 rok, po Zaleskim przejmuje to miejsce Teodor Gil i już się nazywa Handel in i Delikatesów. W 891 roku z kolei Roguński handel win, towarów kolonialnych i delikatesów. Sprzed tych delikatesów też odchodził omnibus na dworzec. Natomiast omnibus to jest taki obecny minibus, no. Tak. Ale wtedy to był pojazd konny. Tak. I po tym czasie, kiedy już sklepy Zaleskiego i cukiernia i restauracja przeniosły się na ulicę Petersburską i na Krzywdę, jak mówiliśmy, to tutaj miał swój pierwszy sklep z bronią pan Luft. Który potem się przeniósł na... Który poniósł się przeniósł na Toruńską, na róg toruński. I tu pierwsza licencja, nawet niektórzy podają, że pierwszą w Polsce licencję na prywatną sprzedaż broni i naprawę, to miał pan właśnie Luft w tym miejscu. Pokażę państwu piękne zdjęcie jeszcze na szkle, gdzie jest widoczny napis, że tu mieścił się skład amunicji i broni pana Lufta. Także no, bardzo drogie i ważne rzeczy można było tutaj od zawsze kupić, zarówno delikatesowe, jak i precyzja myśliwskie u pana Lufta. Czyli można powiedzieć, że ta kamienica ma niezwykle bogatą historię, bo tutaj i hotel, i restauracje, i sklep z bronią, i delikatesy. I od strony rynku sklep bławatny był. Bławatny znaczy z tkaninami. I te sklepy, proszę państwa, były wynajmowane po kolei. Raz jeden sklep, raz drugi. Raz buty, raz sklep bławatny, raz konfekcja. Bo od strony rynku były drzwi, teraz są okna, a tam były drzwi i wejście było od rynku. Potem zabudowano te drzwi. Także tu był oddzielony jeden lokal, tam były też inne lokale, a hotel był dalej. Zapraszamy teraz na wycieczkę po klatce schodowej. No właśnie, bo to jest bardzo interesująca klatka schodowa. Jak wyglądało wejście do teatru i do sali teatralnej, no i do hotelu. Tak, zapraszamy. No i stoimy sobie właśnie na klatce schodowej kamienicy, o której dzisiaj mówimy. Drewniana poręcz, elementy metalowe, żeliwne, pięknie zdobione, schody drewniane. I to właśnie klatka, która prowadzi na pierwsze piętro do hotelu i na drugie. Litewskiego i na drugie, gdzie teatr się mieścił. Idziemy sobie na tą górę. Jesteśmy na drugim piętrze. Tutaj teatr się mieścił. Tak, gdzie mieścił się teatr. Jeszcze zachowały się pozostałości ozdobnych balustrad. Natomiast... Zwróćmy uwagę na doświetlenie tej klatki schodowej. Tutaj to się nazywa latarnia, tak? Latarnia, tak. Czyli tu dach był szklany i światło padało. I zawsze doświetlał klatkę schodową. Doświetlał klatkę schodową. I klatka schodowa była zawsze doświetlana. Jedna z nielicznych piotrkowskich
kamienic, która ma tak zwaną latarnię, czyli naturalne doświetlenie klatki schodowej, które dawało bezpieczeństwo. Zawsze, nawet gdy nie było prądu, jeszcze nie było prądu, to już klatka schodowa była doświetlona przez słońce i naturalne oświetlenie. Bezpiecznie można było sobie po tych schodach schodzić i tak wchodzić. No tutaj widzę łuk. No, ta kolumna też jest fajna. No. Bo ona jest oryginalna, wielokątna, z tymi ryzalitami tutaj, porysowana. Bardzo postument. Jesteśmy przed głównym wejściem do teatru. No, do restauracji, do hotelu i do tak. sali teatralnej. Natomiast wejście było w sieni i tą sienią wjeżdżały dorożki z gośćmi na podwórzec. Albo to znaczy, tam był parking, goście. Tak, dorożek i koniec. Była wozownia i była stajnia. W podwórku hotel miał swoją wozownię i swoją stajnię. No i co, proszę Państwa, no, kończymy tą naszą krótką przechadzkę, odwiedziny w kamienicy numer dwa, rynek trybunalski i swoją gawędę na temat historii tej kamienicy, która ma ponad 100 lat. A tutaj mieści się i hotel, i restauracja, i sala teatralna przede wszystkim. I, no i na rogu jeszcze dodatków delikatesy, sklep z bronią i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to każda kamienica na rynku, czy uliczkach przylegających ma swoją historię. Wystarczy trochę pogrzebać i odkryć ją. My akurat, no doktor przede wszystkim odkrył tę kamienicę i dzisiaj staraliśmy się Państwu troszeczkę o niej opowiedzieć. Myślimy, że w prostych słowach, niezbyt naukowo, z Piotrem staramy się przedstawić historię naszego miasta i w kolejnym odcinku przybliżymy Państwu kolejny hotel piotrkowski, a było ich kilka. Kłaniamy się Państwu, Leszek Józefacki, Izydor Moczkowski i ja, Stanisław Piotr Gajda. Do zobaczenia. Zajrzyjmy, proszę Państwa, jeszcze do prasy, która ukazywała się w Piotrkowie. Przejrzyjmy reklamy sklepów i restauracji, które działały w hotelu litewskim. To są gazety ukazujące się na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszy taki anons mam z 9 września 1884 roku w Tygodniu. I tu czytamy: winogrona badeńskie, kuracyjne. Nadchodzą codziennie świeże do handlu win i towarów kolonialnych w Zaleski w Piotrkowie. Dalej: na nadchodzące święta poleca handel win i delikatesów Teodora Gil w Piotrkowie Hotel Litewski. Wyborowe wina węgierskie, francuskie, hiszpańskie, reńskie, likiery, wódki, araki oraz wszelkie towary kolonialne po cenach oczywiście umiarkowanych. Handel win, towarów kolonialnych i delikatesów J. Rogujskiego w Piotrkowie Hotel Litewski. Świeże towary kolonialne. Wina węgierskie, stołowe i grubsze, tokaje i maślacze, wina francuskie, hiszpańskie, krymskie, likiery zagraniczne, restauracja i omnibus do każdego pociągu. Restauracja Józefa Kurasiewicza przy hotelu litewskim, codziennie koncert damskiej orkiestry o godzinie 7 wieczór. Poleca likiery, wódki, zakąski, obiady, kolacje po cenach oczywiście przystępnych. Nowość. W dniu 12 sierpnia został otwarty kabaret w restauracji Astoria przy ulicy Sieradzkiej numer 2 Hotel Litewski. Codziennie od godziny 8 wieczór występy bezkonkurencyjnego wykonawcy typów Górskiego, słynnego humorysty satyryka S. Szpakowskiego, urodziwej subretki polskiej Wandy Horczakówny, niezrównanej pieśniarki polskiej Janiny Jankowskiej. Oczywiście najmodniejsze szlagiery sezonu. Codziennie koncertuje znany duet muzyczny Birnbaum i Feder. Kuchnia i bufet oficie zaopatrzone. Wejście bezpłatne. I dalej. Mam zaszczyt zawiadomić, że szanowną klientelę, że restauracja J. Korusiewicza przy ulicy Sieradzkiej
1-2 została gruntownie odnowiona i przeszła pod mój zarząd. Polecam wódki, koniaki, araki, likiery, wina, miody polskich i zagranicznych fabryk wyborowej jakości. Kuchnia prowadzona wzorowo przez pierwszorzędnych fachowców. Obiady gospodarskie na świeżym maśle po 500 marek od osoby. Od 12 do 14 po południu. Otwarta codziennie do godziny 1 w nocy. Ceny przystępne. Przygrywa artystyczne trio z poważeniem A. Gletkier. Nowość. Od dnia 29 sierpnia występy nowo zaangażowanych sił artystycznych w restauracji Astoria przy ulicy Sieradzkiej 2, Hotel Litewski. Występy codziennie od godziny 9 wieczór znanego humorysty, piosenkarza Łukasiewicza, znakomitej kuplecistki pani Bieńkowskiej, pani Janina Jankowska, prolongowana w nowym repertuarze. Codziennie koncertuje słynny duet muzyczny od godziny 8 wieczorem. Kuchnia i bufet obficie zaopatrzona, wejście bezpłatne. Dokąd pójść wieczorem? Do Astorii. Tam można mile spędzić wieczór przy dobrej kolacji. Na estradzie kabaret. Poleca znakomita śpiewaczka Hanna Wirska, Hala Czechowska, tańce oryginalne, uczennica Wyższej Szkoły Tańców, Eugeniusz Bolski, humorysta, wejście bezpłatne. Zmiana repertuaru co tydzień. Znana restauracja Krystal ma zaszczyt zawiadomić szanownych obywateli, iż od dnia 12 stycznia bieżącego roku występuje pierwszorzędny zespół artystyczno-kabaretowy pod dyrekcją Ady Choleckiej, artystki warszawskiej Rewi. Specjalny program karnawałowy, orkiestra własna, ceny umiarkowane. Z poważaniem zarząd restauracji Krystal. Restauracja Krystal przy ulicy Sieradzkiej w Piotrkowie zawiadamia szanowną klientelę, iż codziennie koncert z wielce urozmaiconym programem. Kuchnia wydaje śniadania, obiady, kolacje i wszelkiego rodzaju porcje gotowe i na zamówienia. Trunki pierwszorzędnych firm krajowych i zagranicznych. Restauracja Krystal przy hotelu Litewskim, ulica Sieradzka 2, została gruntownie odrestaurowana i z dnia 31 lipca będzie koncertować duet. Polecając się szanownej publiczności z poważaniem zarząd. Fabryka wyrobów cukierniczych Feliksa Tenscherta w Piotrkowie Trybunalskim, ulica Piłsudskiego 58, dom własny, filia Złoty Ul, ulica Sieradzka 2, poleca wszelkiego rodzaju cukierki, czekolady i marmolady najlepszej jakości.